Cześć, witam. Od naszego partnera Zakopane Testów dostaliśmy kolejną przesyłeczkę, czyli od firmy Platinet i mamy tu dwa urządzonka. Tutaj zapraszam do poprzedniego odcinka, gdzie były dwa takie nieduże urządzenia do ładowania samochodów elektrycznych z siły, tam nawet poniżej 1000 zł, a dzisiaj coś dla bardziej wymagających klientów, bo coś, co już ma aplikację, czyli tak zwane wallboxy, takie bardziej zaawansowane sprzęty. Dzisiaj z Wami to rozpakuję i mamy tutaj takiego wallboxika. Dobrze pamiętam, to takie coś chyba w kościelisku, przy hotelu pewnym widziałem. To jest sprzęt, do którego trzeba mieć swój kabel typ 2. Ewentualnie można być typ 2, typ 1, jakby ktoś chciał ładować na przykład starego Leafa. Także tu mamy takiego wallboxika. Dość to lekkie, zgrabne, ładnie wyglądające. No trzeba będzie przetestować, jak to wygląda dokładnie, jak to się montuje, jak to wszystko działa, no i jak aplikacja się sprawuje. Także to mamy pierwszy sprzęcik, a teraz zaraz spróbujemy dobrać się do kolejnego. Ten już odstawiam, drugi jakiś taki troszkę większy mi się wydaje, a już wiem dlaczego, bo tutaj mamy w komplecie kabel typ 2. Także tutaj widzę, po pierwsze widzę kabel, o tu widzę fajną rzecz, czyli żeby sobie kabel powiesić. Taki zwykły wieszak, a naprawdę porządkuje, ten kabel się nie wala gdzieś po podłodze, nie jest brudny. Analogicznie jak tamto, tylko troszkę inny design, troszkę inaczej to wygląda. Tak samo jak to pierwsze, tutaj też mamy obsługę karty RFID i mamy obsługę z aplikacji. No i tutaj w komplecie już jest od razu kabel. Jak ktoś preferuje mieć od razu z kablem, no to może mieć takie coś z kablem. Ceny tego będą bardzo konkurencyjne, jak zawsze wszystko znajdziecie w opisie, a ja tym samym biorę się za testy tego sprzętu jednego i drugiego i jakiś będzie na ten temat za chwilę dalszy materiał. No i teraz tak, mamy urządzonko bez kabla, mamy urządzonko z kablem, oba siedzą koło mnie, kolejne urządzenie jest wpięte i ładujemy aktualnie naszą Teslę. Więc chciałem Wam pokazać aplikację, jak to wszystko wygląda, bo jest to naprawdę sprytnie działająca aplikacja, która bardzo mi się spodobała. Dla celów teraz filmu muszę przerwać to ładowanie, więc damy sobie stop charging i pokażę Wam mniej więcej, jak to się prezentuje. Więc tak, po pierwsze wchodzimy sobie na numer seryjny tutaj ładowarki, którą mam już tutaj skonfigurowaną, no żeby Wam to zaprezentować. I mamy tutaj charging mode general albo load balance. Load balance musimy dokupić urządzenie i wtedy nigdy nam nie przekroczy dozwolonej mocy lub będziemy mieli kilka urządzeń, no to będą one tak dostosować moc, żeby tutaj nie udało się przekroczyć mocy przyłączeniowej, no i żeby nie było problemu choćby z przysłowiowym wybijaniem korków. Także mamy tutaj bez tego urządzenia load balance, dajemy sobie confirm i mamy teraz urządzenie w takim podstawowym trybie pracy. Myślę, że load balance fajna funkcja na przykład dla jakichś hoteli, które okresowo potrzebują więcej mocy, a przez noc mogą się auta ładować. No i żeby ktoś w dzień na przykład nie przekroczył tej mocy, żeby kucharzowi nie wyłączyło na przykład pieca, który robi nam obiad. To tak na marginesie taka ciekawostka. Dobra, także mamy charging mode general załatwiony. Wchodzimy sobie na kolejne opcje, czyli communication. I tutaj mamy tak, mamy online, mamy bluetooth. I tutaj to się różni tym, że online, no to po prostu łączymy urządzenie z siecią Wi-Fi domową, no i wtedy z każdego miejsca na świecie możemy kontrolować to ładowanie, zatrzymać, rozpocząć lub zobaczyć na statystyki, zmienić prądy, no wszystko to, co się robi standardowo. Ewentualnie możemy używać tego wallboxa jak każdego EFSE, choćby wpinanego do siły. Dajemy sobie plug and charge, czyli wpinamy i natychmiast się ładuje samochód, nie trzeba żadnej autoryzacji, no tutaj wszystko kontrolujemy już z poziomu samochodu. Ja zostawiam tutaj dla celów nagrywania tego filmu online, natomiast na Bluetooth, jak jesteśmy blisko urządzenia, działa to dokładnie tak samo. No i mamy tutaj tą funkcję załatwioną. Musi sobie to zapisać, wysłać do urządzenia. No to trwa tutaj parę sekund. Jeśli mamy połączenie przez Wi-Fi, no to w Network Configuration musimy tam wpisać sobie po prostu naszą sieć Wi-Fi. Ja to przy konfiguracji, on od razu wchodzi w tą funkcję i tam sobie już hasło Wi-Fi wpisałem. Przechodzimy teraz do moich ustawień. Tu są Mi i teraz tak, tutaj możemy sobie dodać kontroler do Load Balance, czyli do tego zarządzania mocą. Mamy też tutaj data center, gdzie mamy wszystkie nasze tutaj sesje ładowania pospisywane co i jak, no takie informacyjne. I mamy tutaj kolejną fajną zakładkę, kart manager. Z urządzeniem przychodzi 5 takich kart RFID. Dla celów testu teraz dodałem tą kartę, którą widzicie na ekranie, do aplikacji i przed chwilą też to przetestowałem. Zamiast z telefonu zautoryzować, zautoryzowałem kartą, czyli na przykład mamy gdzieś pod jakimś hotelem
taką ładowarkę i nie chcemy, żeby każdy z nich korzystał, ale mam na przykład kilku pracowników, mamy swój samochód, no to u siebie mamy taką kartę i możemy za pomocą tej karty to zrobić, a już jakimś postronnym użytkownikom możemy na przykład z aplikacji wtedy uruchomić ładowanie. To może działać jedno z drugim równocześnie, także to też przed chwilką testowałem, działa to wszystko fajnie, sprawnie. Gdybym miał urządzenie ustawione w tym momencie jako plug and charge, to wpinam, ładuje się, natomiast teraz mamy w wersji online, więc będę musiał wystartować tutaj to ładowanie ręcznie. Samochód już wpięty, więc możemy sobie tutaj wystartować ładowanie. Wciskamy start w aplikacji i tak jak mówię, mogłem to zrobić również za pomocą tej karty RFID i po chwili mamy już rozpoczęte ładowanie. No i po chwili pokazują nam się tu dane ładowania. Aktualnie 236 V u mnie jest, niecałe 16 A, co daje nam ponad 11 kW mocy ładowania i w minutę doładowaliśmy 0,1 kWh. Teraz zatrzymujemy sobie ładowanie, dajemy stop. Styczniki się rozłączyły i mamy tutaj podsumowanie tego ładowania. Czyli niecałe 0,2 kWh w 1,5 minuty. Możemy też od razu nacisnąć na data center i tam będą wszystkie statystyki z poprzednich ładowań. No, zakończymy sobie to tutaj. I teraz tak, zanim rozpoczniemy ładowanie, mamy możliwość też zmiany prądu. Jakbyśmy chcieli się ładować mniejszym prądem, to możemy od 6 do 16 amperów sobie to płynnie poprzestawiać. Ja to mam ustawione maksymalnie 16, zarówno jedno i drugie urządzenie, to z kablem, jak i bez kabla, jest 16-amperowe, czyli 11 kW, czyli przypominam 3,6 kW przy jednofazowym ładowaniu. I kolejna opcja, tutaj też tak to fajnie prosto zrobione, możemy sobie dodać harmonogram ładowania. Od kiedy, czyli tutaj na przykład od 15:17 do północy, 12 minut po północy i możemy wybrać, jakie dni to ma działać, czy ten harmonogram ma zadziałać tylko raz. Fajnie, że można dać tak jednorazowy harmonogram, bo jak potem zapomnimy, że mamy harmonogram, no to urządzenie w trybie plug and play będzie nam działało od razu, dzięki temu, że jest jednorazowy harmonogram. Powiem szczerze, rzadko takie usprawnienie gdzieś widziałem, więc bardzo mi się to spodobało. No i chyba tyle, tak pokrótce. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby sobie tu wchodzić w te funkcje i tu możemy właśnie ustawić te podstawowe parametry, ale w to w zasadzie wchodzimy tylko raz, a potem na ustawieniu Mi możemy sobie dodawać na przykład te karty RFID, ale to w zasadzie też robimy jednorazowo. A to co najważniejsze, czyli prąd ładowania i harmonogramy mamy aktywne zaraz po uruchomieniu aplikacji. Aplikacja na marginesie uruchamia się bardzo sprawnie. No i tym sposobem już zawsze będę podchodząc do samochodu, wpinam tylko urządzenie do ładowania i nie muszę się zastanawiać, kiedy mam tanią taryfę, kiedy drogą, no po prostu ładowanie tylko będzie w tych godzinach. Mamy tutaj wiele możliwości, możemy tego używać w domu jako plug and charge i po prostu używać jak każdego innego urządzenia do ładowania, wpinamy i ładujemy. Możemy tego używać w jakichś miejscach publicznych czy pod firmami. Dzięki temu, że postronne osoby nie będą się ładować, no bo możemy ustawić urządzenie w trybie, że będziemy musieli go zautoryzować i można go tu równocześnie autoryzować i z aplikacji i autoryzować z karty RFID, a na końcu możemy tego urządzenia używać choćby pod hotelem i dzięki temu, że mamy pełne statystyki, będziemy mogli tutaj rozliczyć się z klientem za naładowaną energię, a uruchomić możemy takie ładowanie klientowi zdalnie, choćby przez aplikację. A jeszcze bym zapomniał najważniejszego. Urządzenie posiada jeszcze kolejną funkcjonalność, czyli tutaj mamy protokół OCPP, Open Charge Point Protocol, czyli dzięki temu będziemy mogli spiąć to z komercyjnymi operatorami stacji ładowania i zrobić z tego publiczną stację ładowania. Są do tego dedykowane słupki, urządzenia są wodoodporne, więc będą mogły pracować i w takim reżimie. I jeszcze jedna funkcjonalność, o której też bym zapomniał, to jest dodatkowy moduł Load Balance. Dzięki temu możemy mieć wiele takich stacji ładowania pod obiektem i możemy zarządzać mocą w ten sposób, żeby nie przekroczyć mocy przyłączeniowej dla obiektu. Także nieduże urządzenie, zgrabne urządzenie, naprawdę w dobrych pieniążkach, a z masą możliwości. Aplikacja do tego jest tutaj w języku angielskim, tak jak pokazywałem wcześniej, całkiem prosta. W zasadzie, jak już wszystko sobie ustawimy, no to potem tylko dwa parametry nas interesują, czyli harmonogramy i prąd ładowania i to mamy na głównym ekranie. Startujemy, ładujemy, działamy. Naprawdę sprytne urządzenie, sprawne urządzenie, no i po pierwsze działające w dobrej cenie. Jak zawsze tutaj dziękuję firmie Platiny za udostępnienie tych sprzętów do testu. A Wam, drodzy widzowie, jak zawsze dziękuję za uwagę. Wszystkie potrzebne linki, kody rabatowe zostawię w opisie. Do zobaczenia. Hej!